Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zapraszam na pysznego, soczystego kurczaka w cebuli. Danie banalnie proste do przygotowania. Sprawdzi się zarówno na obiad, jak i na kolację. Smakuje wyśmienicie. No i jest także bardzo szybkie do przygotowania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Podaję z kaszą jaglaną i z sałatką z pomidorów i papryki, ale oczywiście dodatki dowolne. No to co? Zapraszam do wideo przepisu, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Zaczynam od mięsa. Mam tutaj 5-6 udek z kurczaka, właściwie podudzi z kurczaka, czyli tak zwane pałki. I ja mam tutaj dokładnie 6 takich podudzi. One są już umyte i osuszone i teraz je doprawię. Przypruszam majerankiem, kurkumą i słodką czerwoną papryką. Ilości przypraw nie podam, po prostu tak przypruszam z wierzchu dość obficie. Mniej więcej łyżeczkę oliwy dodaję. Ja biorę taką aromatyzowaną chili. Do oliwy dodałam po prostu trochę papryczek chili i ona dzięki temu ma taki fajny, ognisty smak. I tak mieszam, nacierając mięso w oliwie i przyprawach. I teraz dodaję odrobinkę imbiru. Biorę mielony, suszony. Znowu taką solidną szczyptę. I papryczkę chili, suszone płatki papryczki chili. Można podmienić na ostry czerwony pieprz czy ostrą czerwoną paprykę. Na przykład, nie wiem, też pieprz kajeński się powinien sprawdzić. U mnie płatki chili. I sól. Solę to. Znowu mieszam. I odstawiam na jakiś czas, żeby mięso przegryzło się z przyprawami. Można wstawić na 20-30 minut pod przykryciem do lodówki. Można także wstawić na nas do lodówki i następnego dnia tylko wyjąć i smażyć. Jeśli się spieszę, to po prostu od razu wkładam mięso na patelnię, ale lojalnie dopowiadam, że kiedy przegryzie się z przyprawami, jest po prostu lepsze. Czasami jednak czas wygrywa. Dobra, rozgrzewam patelnię z niewielką ilością ulubionego tłuszczu do smażenia. Świetnie sprawdzi się masło klarowane, ulubiony olej roślinny. Ja dzisiaj sięgam akurat po olej kokosowy. Jakoś tak dobrze mi tu pasuje. Dwie łyżeczki. Rozgrzewam i na gorącym układam mięso. I na takim dość ostrym ogniu podsmażam mięso z obu stron, tak żeby się ładnie zrumienił. Tylko trzeba uważać, żeby się nie przypalił, nie przywarł do tej patelni. Więc po ułożeniu mięsa zostawiam na jakieś 2-3 minutki. Kiedy mięso zetnie się od spodu, podważam delikatnie łopatką. Już powinno mięso ładnie odchodzić. Przewracam wtedy na drugą stronę, dosmażam z drugiej. I takie podsmażone z każdej strony przekładam na chwilę na talerz. A na patelni, na tym samym tłuszczu, dodaję cebulę. 3 duże pokrojone cebule, pokrojone w pół talarki lub w piórka. 4 ząbki czosnku, czosnek drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę. Chwilę podsmażam. Dodaję też czarny pieprz. Taką solidną szczyptę znowu. I solę do smaku. Mieszam i chwilę podsmażam. Jeśli trzeba, można podlać wodą. Ja doleję tutaj odrobinkę wody, żeby to się nie przypaliło. I co jakiś czas mieszając, czekam aż cebula się zeszkli, delikatnie zrumieni i wtedy dokładam podsmażone wcześniej mięso. Układam. Dolewam mniej więcej 200 ml gorącej wody. Dodaję łyżeczkę masła. I można to jeszcze doprawić solą i pieprzem. Ja tego już nie doprawiam, ta cebula była dość dobrze doprawiona, mięso też. Tylko przykrywam i duszę pod przykryciem przez mniej więcej 30 minut. A tak naprawdę do czasu, aż mięso będzie delikatne, miękkie i będzie ładnie odchodzić od kości. U mnie 30 minut zwykle wystarcza. Co jakiś czas 2-3 razy zaglądam na patelnię i przewracam mięso z jednej strony na drugą, tak żeby dochodziło równomiernie. I po tych 30 minutach wygląda tak. Można teraz wyjąć mięso i zblendować ten sos. Ja zostawię to dokładnie w ten sposób, bo nam tak najbardziej smakuje. I równolegle z mięsem gotowałam kaszę jaglaną. Tu już ugotowana kasza jaglana z odrobinką kurkumy i imbiru. I tu przygotowałam też sałatkę z papryki i pomidorów, soli, pieprzu i odrobinki bazylii. Żadnych innych przypraw, ani oleju, ani oliwy tu nie dodawałam. Pomidory są soczyste, to w zupełności wystarczy. I można podawać porcja kaszy, na to udko, w zasadzie podudzie lub dwa. Polewam dość obficie sosem, jeszcze nasączę tę kaszę. Porcja sałatki i można podawać. Tak to się prezentuje. Pachnie obłędnie, smakuje też bardzo dobrze. Kaszy nie nagrywałam, ale żałuję, bo wyszła bardzo fajnie z tymi przyprawami. Myślę, że nagram ją kiedyś przy okazji, bo warto. Można dodać kaszę ugotowaną dowolnym, ulubionym sposobem. Będzie bardzo dobra. Zresztą to może być dowolna kasza, także sprawdzi się gryczana, jęczmienna, czy po prostu brązowy ryż. U mnie dzisiaj jaglana z przyprawami. I mięso jest soczyste, pięknie uduszone, do tego ta soczysta surówka. No pyszny obiad. Jak sami widzieliście, banalnie prosty do przygotowania.
Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Gorąco zachęcam do odtworzenia przepisu, bo moim zdaniem naprawdę warto. Jest to proste, a jednak bardzo pyszne danie. No i przepis i składniki jak zawsze znajdziecie na blogu. Link bezpośredni wklejam w informacjach pod filmem. Przypominam także o subskrybowaniu kanału i wciśnięciu tego dzwoneczka obok przycisku subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych smakowitych odcinków i inspiracji. Raz jeszcze dziękuję za uwagę, przepysznego dnia Wam życzę i na koniec jak zawsze smacznego!